Cześć, siema, z tej strony MCPatryk1995, tak możecie zauważyć. Jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy w Władcę Pierścieni Wojna na Północy. Tak, i w tym odcinku idziemy do Gór Szarych, żeby spotkać się ze Smokiem Ordnotem. Tak, tak on się nazywał? No mniejsza, w każdym bądź razie idziemy do Smoka. I chyba mam katar. I za co was przepraszam. Jakieś łypcie. Dobra. Oni są strasznie mocni. Znaczy przynajmniej ci z dwoma... Z dwoma mieczami. I po łebku. These are some remnant of the men who served the Witch King long ago. No tak. No przecież. Ale no niedługo nam nie starczy miejsca. No chociaż to jest... przedostatni. Rozdział, więc... Nie jest tak źle. 80 chyba to jest najwięcej, ile możemy mieć, prawda? Tak. No i bo chcę coś szczelić. Dobra, mniejsza. YOLO. O, jest mag. Ała. Pięknie. Jedziemy staruszków. Wow. YOLO. Jeszcze ktoś tu jest? Chodźcie, mordeczki. Tutaj przeszykamy sobie. No. Gra nam się powoli rozwija. Znaczy no powoli rozwija, już się trochę rozwinęła. Nawet bardzo wręcz bym powiedział. Kondiarz, nie graj w CS-a. CS szkodzi. Hehe, takie śmieszne. Żarty. No i tym tekstem zabiłem to, co chciałem powiedzieć. Chociaż już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Mamy 90 miksturek życia. A nie, po tej misji z tym smokiem jest taka jedna dosyć cięższa. No chodźcie. Aha, no tak, oni już widzą wrogów. O nie, bardziej na tego. O, mam cela. Prosto w cel. Ogłuszyłem go. Nie, on umierał po prostu. No widzicie? Pięknie padł. Rad tego trzeba zjechać. O, i przy okazji mamy olbrzymkę. Coś ci nie wyszło, kolego. No. Aha, nie mam energii. To mniejsza z tym. O, widzicie, no. O, dobrze. Zaraz ja umrę. O, jednak nie. Jednak jest dla mnie jeszcze nadzieja. Umarł. Prosto w cel. Okej, padł. No tu są jeszcze. A nie, tego nie da się zniszczyć, bo wiem, że wie...
Jak widzieliście, w paru dało się zniszczyć. Dobra, on i tak już nie żyje. No przecież. Srebrna korona. Czekaj. Są ształki. Ształki się przydadzą. Bo brakuje nam jeszcze w sumie jednej ształki do kompletu. I no i nie jest źle, powiem wam szczerze. No, tutaj. Pięknie. Tu leży trup. Co, to są jakby barbarzyńcy trochę, tak szczerze. Takie, oni żyją YOLO. Trafiłem go, chociaż... Były na to małe szanse. Strzał w głowę, pięknie. O, tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. No, dykaj. Jeszcze prąd cię kopnął, dobra. Jedziemy dalej. O, kurczę. No dobra, jedziemy klasycznie, że się tak wyrażę. Tak, zachować zmiany. Okej. Okej, potwierdź. Tak. Mamy lepiej rozwinięte. O, to jest secret. Spieprzaj. Strzał w głowę. Dobra, dobij go tam. Półpancerz. Chodźcie tu. Uaa. To było YOLO. Tu chyba gdzieś było... Czekajcie. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj było właśnie... ta skrytka tych całych... O tutaj. To nowy sekret. No chodź. A kaję ten... Dobra, mniejsza. On dojdzie. No tu jest. No nieźle. Zresztą jakoś powiem wam szczerze, że... O! Na scrollu można... zmieniać pomiędzy... łuczkiem, a mieczykiem na niedzia i nie trzeba trzymać nawet. No i to jest fajne. To mi się podoba. To lubię to. Okej. Dzień dobry. Nie, ten rozdział chyba też jest tak samo krótki jak poprzedni. Ale za to... już... Kai. Że tam się go oszczelić. YOLO. Ała. Nie do końca tak to miało wyglądać. Tak też, nie? Miałem ich najpierw powystrzeliwać. Dobra, to ja się z nim zajmę. Z nimi trzeba ostro. Zajec jednak... Ostateczny cios, pięknie. Zdech. Jak ork.
Ciebie poryju i... Kurde, myślałem, że... Aha. No i go jeszcze nie trzeba dobijać. Czy nawet dobrze. By mi się nie chciało, tak szczerze. Ostateczny cios. Pięknie. A, i tutaj sklepik. Zobaczymy, co jest na sell. O, to jest kusząca propozycja. A, kupimy to. Najwyżej, nie użyjemy. Trudno. No niestety. No niestety. No co, YOLO. Sprzedaj. Czekajcie, ja noszę 33. A no to jest bardziej opłacalne. No i to by było w sumie na tyle do sprzedania. To dobra, resztę sobie zostawimy. A, okej, to jest, co ja kupiłem. To jest to, co ja noszę. Kupiłem to. Noszę to dalej, tak? Tak. I nie ma niczego lepszego. No, tarczy, no tarczy. To szczałki, tak? Okej. Dyn, 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 dyn. Była wspólna wymiana zdań. Dobra, padł. Oni są tacy drewni, jak się odkryją, jak się odkryje, jak walczą. Jak ich najlepiej bić. Tych trzeba jak najszybciej ubić. Ej no! No, z tym jest gorzej. Ale ostatecznie tak da się je ich zabić. Dosyć łatwo. Dobra, bijemy. No i pięknie. Teraz sobie pozbieramy przedmioty, jakie tu są. To jest w sumie, tak jak powiem wam, przyjemna gierka, tak na właśnie, jak ktoś zna całą tą sagę, tą trylogię Władcy Pierścieni, ogląda i czytał Hobbita i brakuje mu czegoś, jakiejś dodatkowej przygody, no to właśnie taka gra wysuwa się od razu, nie? To jest właśnie fajne, że takie gry powstają. Niekoniecznie muszą stricte być oczywiście o Frodo, o Frodzie, o Frodo. To... O ej. Fuck. Nie pozwolę ci zabić mojej elfki, gnoju. No, bo wiecie, samo najeżdżanie na
Arkanie Gothic 4. No ja też trochę pocisnę. No znaczy pocisnę, no cóż. Takie gimbazjalne pociski. Ale no bo dla mnie to Gothic nie jest i dla wielu fanów. Ale taka jako gra i jako osobna historia do tego, no to całkiem nieźle się grało, powiem szczerze. No tylko, no w porównaniu do Gothiców to...